Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 28 odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Dziękuję za wasze komentarze pod filmami na naszym kanale YouTubeowym. Możecie tam również zadawać pytania dotyczące danego odcinka. Postaram się na każdy odpowiedzieć. Na początek naszego spotkania pomódlmy się słowami psalmu osiemnastego. On wyciąga rękę z wysoka i chwyta mnie. Wydobywa mnie stoni ogromnej. Ocala mnie od przemożnego nieprzyjaciela, od mocniejszych niż ja, co mnie nienawidzą. Napadają na mnie w dzień dla mnie złowrogi, lecz Pan jest mi obroną. Wyprowadza mnie na miejsce przestronne, ocala, bo mnie miłuje. Pan nagradza moją sprawiedliwość. Odpłaca mi według czystości rąk moich. Strzegłem bowiem dróg pańskich i nie oddaliłem się od mojego Boga, bo mam przed sobą wszystkie Jego przykazania i nie odrzucam od siebie Jego poleceń, lecz jestem wobec Niego bez skazy i wystrzegam się grzechu. Pan mnie nagradza za moją sprawiedliwość, za czystość rąk w Jego oczach. Ty jesteś miłościwy dla miłościwego, i względem męża szlachetnego jesteś szlachetny. Względem czystego okazujesz się czysty. Wobec przewrotnego jesteś przebiegły. Albowiem Ty wybawiasz lud pokorny, a pognębiasz wzrok wyniosły. Bo Ty, Panie, każesz świecić mojej pochodni. Boże mój, oświecasz moje ciemności, bo z Tobą zdobywam wały. Mur przeskakuje dzięki mojemu Bogu. Będziemy czytać dziś kolejne rozdziały księgi wyjścia, od 22 do 24. To kolejna seria przykazań, które Mojżesz spisuje. Następnie Bóg zawiera przymierze z ludem, na mocy którego Izrael stał się ludem bożym, narodem wybranym, zaczątkiem Kościoła Świętego. Dziś nas, chrześcijan, te przepisy prawne już nie obowiązują, co zresztą dobitnie wyjaśnia święty Paweł w swoich listach, np. w liście do Galatów, rozdział 5. Chrystus wyzwolił nas spod prawa i zawarł we krwi swojej nowe i wieczne przymierze. Jedynym prawem, jakie nas obowiązuje, jest Ewangelia, a jedynym przykazaniem przykazanie miłości. Jeśli by pochwycił ktoś złodzieja w czasie włamywania się w nocy i pobił go na śmierć, nie będzie winien krwi. Ale jeśli by to uczynił po wschodzie słońca, będzie winien krwi. Złodziej poniesie karę. Jeśli nie ma czym zapłacić, to należy go sprzedać za taką samą sumę, jaką skradł. Jeśli to, co ukradł, znajdzie się u niego żywe, czy to wół, czy osioł, czy owca, odda w podwójnej ilości. Jeśli by ktoś wypasł pole lub winnicę i wypuścił bydło niszcząc cudze pole, wówczas wynagrodzi tym, co ma najlepszego na swoim polu i w swojej winnicy. Jeśli powstanie ogień i ogarnie ciernie, ogrodzenia i spali stertę zboża, albo zboże na pniu, albo pole, Wówczas ten, co wzniecił pożar, winien wynagrodzić szkody. Jeśli by ktoś dał drugiemu pieniądze lub przedmioty wartościowe na przechowanie, i zostałoby to skradzione w domu tego człowieka, a złodziej zostanie wykryty, winien wypłacić dwukrotne odszkodowanie. Jeśli by nie wykryto złodzieja, wówczas stawi się właściciel domu przed Bogiem. I przysięgnie, że nie wyciągnął ręki po dobro drugiego. We wszelkiej sprawie poszkodowania dotyczącego wołu, osła, owcy, odzieży, jakiejkolwiek zguby, o której ktoś powie, że to jego własność, sprawa obydwu winna być przedłożona Bogu, a którego Bóg uzna winnym, ten zwróci drugiemu w podwójnej ilości. Jeśliby ktoś powierzył drugiemu pieczę nad osłem, wołem, owcą lub nad jakimkolwiek innym zwierzęciem, a ono by padło lub okaleczyło się lub zostało uprowadzone, a nie ma na to świadka, to sprawę między obiema stronami rozstrzygnie przysięga na pana, że przechowujący nie wyciągnął ręki po dobro drugiego i właściciel przyjmie co pozostało, a tamten nie będzie płacił odszkodowania. Jeśli zaś to zostało skradzione, zapłaci właścicielowi. Jeśli owo bydle zostało rozszarpane przez jakieś dzikie zwierzę, przyniesie to jako dowód i nie musi uiszczać odszkodowania za rozszarpane. Jeśli by ktoś wynajął od drugiego zwierzę, a ono się okaleczyło lub padło pod nieobecność właściciela, winien uiścić odszkodowanie. Gdy jednak stało się to w obecności właściciela, nie będzie uiszczał odszkodowania, gdy zwierzę było wynajęte, bo zapłacił cenę wynajmu. Jeśli by ktoś uwiódł dziewicę jeszcze niezaręczoną i obcował z nią, uiści rodzinie opłatę i weźmie ją za żonę. Jeśli by się ojciec nie zgodził mu jej oddać za żonę, wówczas winien zapłacić tyle, ile wynosi opłata składana przy zaślubinach dziewic. Nie pozwolisz żyć czarownicy. Ktokolwiek by obcował ze zwierzęciem, winien być ukarany śmiercią. Ktokolwiek by składał ofiary innym bogom, poza samym Panem, podlega klątwie. Nie będziesz gnębił ani uciskał przybysza, bo wy sami byliście przybyszami w ziemi egipskiej. Nie będziesz krzywdził żadnej wdowy ani sieroty. Jeśli byś ich skrzywdził i poskarżą mi się, usłyszę ich skargę. Rozpali się gniew mój i wygubię was mieczem, i żony wasze będą wdowami, a dzieci wasze sierotami. Jeśli pożyczysz pieniądze ubogiemu z mojego ludu żyjącemu obok ciebie, to nie będziesz postępował wobec niego jak lichwiarz i nie każesz mu płacić odsetek. Jeśli weźmiesz w zastaw płaszcz Twego bliźniego, winieneś mu go oddać przed zachodem słońca, bo jest to jedyna jego szata i jedyne okrycie jego ciała podczas snu. I jeśli by się on żalił przede mną, usłyszę go, bo jestem litościwy. Nie będziesz bluźnił Bogu i nie będziesz złorzeczył temu, który rządzi Twoim ludem. Nie będziesz się ociągał z ofiarą z obfitości zbiorów i soku wyciskanego w tłoczni. I oddasz mi Twego pierworodnego Syna. Tak samo uczynisz z pierworodnym Twoim cielcem i z drobnym bydlęciem. Przez siedem dni będzie przy matce swojej, a dnia ósmego oddasz je mnie. Będziecie dla mnie ludźmi świętymi. Nie będziecie spożywać mięsa zwierzęcia rozszarpanego przez dzikie zwierzęta, ale je rzucicie psom. Nie będziesz rozgłaszał fałszywych wieści i nie podasz ręki niesprawiedliwemu, by świadczyć na korzyść bezprawia. Nie łącz się z wielkim tłumem, aby wyrządzić zło, a zeznając w sądzie, nie stawaj po stronie tłumu, aby nagiąć prawo. A w procesie nie miej względów także dla biednych. Jeśli spotkasz wołu twego wroga albo jego osła błąkającego się, odprowadź je do niego. Jeśli zobaczysz, że osioł twego wroga upadł pod swoim ciężarem, nie pozostawisz go, ale razem z nim przyjdziesz mu z pomocą. Nie pozwolisz wydać niesprawiedliwego wyroku na ubogiego, który się zwraca do ciebie w swym procesie. Oddalisz sprawę kłamliwą i nie wydasz wyroku śmierci na niewinnego i sprawiedliwego, bo ja nie uniewinnię przewrotnego. Nie będziesz przyjmował podarku, ponieważ podarek zaślepia dobrze widzących i jest zgubą spraw ludzi sprawiedliwych. Nie będziesz uciskał przybysza, bo znacie życie przybysza, gdyż sami byliście przybyszami w Egipcie. Przez sześć lat będziesz obsiewał ziemię i zbierał jej płody, a siódmego pozwolisz jej leżeć odłogiem i nie dokonasz zbiorów, aby mogli się pożywić ubodzy z twego ludu, a resztę zjedzą dzikie zwierzęta. Tak też postąpisz z Twoją winnicą i z Twoim ogrodem oliwnym. Sześć dni będziesz pracował, a dnia siódmego zaprzestaniesz pracy, aby odpoczęły Twój wół i osioł. I odetchnęli syn Twojej niewolnicy i cudzoziemiec. Przestrzegajcie wszystkiego, co Wam powiedziałem, a imienia bogów obcych nie wspominajcie, by nikt nie słyszał ich z ust Waszych. Trzy uroczyste święta będziesz dla mnie obchodził w każdym roku. Obchodząc święto prześników, Będziesz jadł, jak ci to nakazałem, przez siedem dni chleb z przaśnej mąki w oznaczonym dniu miesiąca Abib, gdyż w tym miesiącu wyszedłeś z Egiptu. I nie powinniście pokazywać się przede mną z próżnymi rękami. I święto żniw pierwocin twoich zbiorów z tego, co posiałeś na roli, oraz święto zbiorów na końcu roku, gdy zbierzesz z pola Twój plon. Trzy razy w roku zjawić się winien każdy z Twoich mężczyzn przed Panem, Bogiem swoim. Nie będziesz mi składał krwi ofiary z chlebem kwaszonym, i nie będziesz przechowywał do rana tłuszczu z mojej świątecznej ofiary. Przyniesiesz do domu Pana Boga Twego pierwociny z płodów ziemi, i nie będziesz gotował koźlęcia w mleku Jego matki. Oto ja posyłam anioła przed Tobą, aby Cię strzegł w czasie Twojej drogi i doprowadził Cię do miejsca, które Ci wyznaczyłem. Szanuj Go i słuchaj Jego głosu. Nie sprzeciwiaj się mu w niczym, gdyż nie przebaczy waszych przewinień, bo imię moje jest w Nim. Jeśli będziesz wiernie słuchał Jego głosu i wykonywał to wszystko, co Ci polecam, będę nieprzyjacielem Twoich nieprzyjaciół i będę odnosił się wrogo do odnoszących się wrogo do ciebie mój anioł poprzedzi cię i zaprowadzi do amoryty chityty perezyty kananajczyka chiwity jebusyty a ja ich wytracę nie będziesz oddawał pokłonu ich bogom i nie będziesz ich czcił nie będziesz postępował według ich postępków lecz zburzysz zupełnie i połamiesz w kawałki ich stele Będziecie oddawać cześć Panu, Bogu Waszemu, gdyż pobłogosławi Twój chleb i Twoją wodę. Oddalę od ciebie wszelką chorobę. Żadna kobieta w Twoim kraju nie będzie miała przedwczesnego porodu i żadna nie będzie bezdzietna. Liczbę dni Twojego życia uczynię pełną. Lęk wzbudzę przed Tobą oraz przyprawię o przerażenie wszelki lud, do którego przyjdziesz sprawię, że będą uciekać przed tobą wszyscy twoi nieprzyjaciele. Ja zaś poślę przed tobą szerszenie, które wypędzą przed tobą chiwite, kananejczyka i hitytę. Nie wypędzę ich przed tobą w jednym roku, aby kraj nie stał się pustkowiem i nie rozmnożył się w nim dziki zwierz na twoją szkodę. Będę ich wypędzał przed tobą stopniowo, aż się rozrośniesz i będziesz mógł objąć kraj w posiadanie. Ustanowię granice Twego kraju od Morza Czerwonego do Morza Filistyńskiego, od pustyni aż do rzeki. Oddam w ręce Wasze mieszkańców tego kraju, a Ty ich przepędzisz spośród Was. Nie będziesz zawierał przymierza z nimi ani z ich bogami. Nie mogą mieszkać w Twoim kraju, gdyż przywiedliby Cię do grzechu przeciw mnie, bo mógłbyś oddawać cześć ich bogom, co byłoby dla ciebie zgubą. I rzekł pan do Mojżesza: Wstąp do pana, ty oraz Aaron, Nadab, Abichu i siedemdziesięciu ze starszych Izraela i oddajcie pokłon z daleka. Mojżesz sam podejdzie do pana, lecz oni się nie przybliżą i lud nie wstąpi z nim. Wrócił Mojżesz i obwieścił ludowi wszystkie słowa pana i wszystkie jego polecenia. Wtedy cały lud odpowiedział jednogłośnie. Wszystkie słowa, jakie powiedział Pan, wypełnimy. Wspisał więc Mojżesz wszystkie słowa Pana. Nazajutrz, wcześnie rano, zbudował ołtarz u stóp góry i postawił dwanaście stel, stosownie do liczby dwunastu szczepów Izraela. Potem polecił młodzieńcom izraelskim złożyć Panu ofiarę całopalną i ofiarę biesiadną z cielców. Mojżesz zaś wziął połowę krwi i wlał ją do czar, a drugą połową krwi skropił ołtarz. Wtedy wziął Księgę Przymierza i czytał ją głośno ludowi. I oświadczyli: Wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i będziemy posłuszni. Mojżesz wziął krew i pokropił nią lud, mówiąc: Oto krew Przymierza, które Pan zawarł z Wami na podstawie wszystkich tych słów. Wstąpił na górę Mojżesz wraz z Aaronem, Nadabem, Abichu i siedemdziesięcioma starszymi Izraela. Ujrzeli Boga Izraela, a pod jego stopami jakby jakieś dzieło z szafirowych kamieni, świecących jak samo niebo. Na wybranych Izraelitów nie podniósł on swej ręki, mogli przeto patrzeć na Boga. Potem jedli i pili. Pan rzekł do Mojżesza. Wstąp do mnie na górę i pozostań tam, a dam ci tablice kamienne, prawo i przykazania, które napisałem, aby ich pouczyć. Wstał więc Mojżesz i Jozue, jego pomocnik, i wstąpił Mojżesz na górę Bożą. Powiedział zaś do starszyzny. Pozostańcie tu, aż wrócimy do was. Oto będzie z wami Aaron i Hur. Kto miałby jakąś sprawę do załatwienia, może się zwrócić do nich. Gdy zaś Mojżesz wstąpił na górę, obłok ją zakrył. Chwała Pana spoczęła na górze Synaj i okrywał ją obłok przez sześć dni. W siódmym dniu Pan przywołał Mojżesza z pośrodka obłoku, a widok chwały Pana był w oczach Izraelitów jak ogień pożerający na szczycie góry. Mojżesz wszedł w środek obłoku i wstąpił na górę. I pozostał Mojżesz na górze przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy. Fragment z listu do Hebrajczyków, rozdział jedenasty, werset od pierwszego do szesnastego, opisuje wiarę jako pewność w rzeczy, których się spodziewamy i dowód na istnienie tego, co niewidzialne dla ludzkiego oka. Autor przywołuje przykłady postaci biblijnych, takich jak Abel, Henoch, Noe, Abraham i Sara, którzy przez wiarę dokonali wielkich rzeczy, mimo że nie doczekali spełnienia obietnic Bożych za swojego życia. Podkreśla, że wiara pozwala zrozumieć, iż świat został stworzony przez Słowo Boże. Wszystkie te postacie wyróżniały się głęboką wiarą i zaufaniem do Boga, co było podstawą ich życia i działań, nawet w obliczu trudności i niepewności. Wiara zaś jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. To dzięki niej przodkowie otrzymali świadectwo. Przez wiarę poznajemy, że słowem Boga wszechświat został tak stworzony, iż to, co widzimy, powstało nie z rzeczy widzialnych. Dzięki wierze Abel złożył Bogu cenniejszą niż Kain ofiarę, za co otrzymał świadectwo, iż jest sprawiedliwy. Bóg bowiem zaświadczył o jego darach, to też choć umarł, przez nią jeszcze przemawia. Przez wiarę Henoch został uniesiony, aby nie oglądał śmierci. I nie znaleziono go, ponieważ Bóg go zabrał. Przed zabraniem bowiem otrzymał świadectwo, iż podobał się Bogu. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Przystępujący bowiem do Boga musi uwierzyć, że Bóg jest i że wynagradza tych, którzy go szukają. Przez wiarę Noe został pouczony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było ujrzeć i pełen bojaźni zbudował arkę, aby ocalić swą rodzinę. Przez wiarę też potępił świat i stał się dziedzicem sprawiedliwości, którą otrzymuje się dzięki wierze. Dzięki wierze, ten, którego nazwano Abrahamem, usłuchał wezwania, by wyruszyć do ziemi, którą miał objąć w posiadanie. Wyszedł nie wiedząc, dokąd idzie. Dzięki wierze przywędrował do ziemi obiecanej jako ziemi obcej, pod namiotami mieszkając z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tej samej obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta, zbudowanego na silnych fundamentach, którego architektem i budowniczym jest sam Bóg. Dzięki wierze także i sama Sara mimo podeszłego wieku otrzymała moc poczęcia. Uznała bowiem zagodnego wiary tego, który udzielił obietnicy. Przeto z człowieka jednego i to już niemal obumarłego, powstało potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie, jak niezliczone ziarnka piasku na wybrzeżu morza. W wierze pomarli oni wszyscy, nie osiągnąwszy tego, co im przyrzeczono, lecz patrzyli na to z daleka i witali. Uznawszy siebie za obcych i gości na tej ziemi. Ci bowiem, co tak mówią, wykazują, że szukają ojczyzny. Gdyby zaś tę wspominali, z której wyszli, znaleźliby sposobność powrotu do niej. Teraz zaś do lepszej dążą, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywanym ich Bogiem, gdyż przysposobił im miasto. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek Biblii w rok. do usłyszenia.